Melsztyn to dzisiaj zapomniana wioska położona na peryferiach powiatu tarnowskiego. Wieś, w której nie ma ani szkoły, ani kościoła. Jedynie ruiny zamku świadczą, że wieś ta miała w przeszłości swoje 5 minut. Stąd wywodzi się słynny ród Spytków z Melsztyna. W czasach minionych nazwisko Spytka z Melsztyna występowało zawsze w podręcznikach szkolnych. Przywódca ruchu husyckiego w Polsce, przeciwnik Zbigniewa Oleśnickiego, jego śmierć pod Grotnikami była zaznaczana. Ale okazuje się, że Spytek z Melsztyna, czy Spytko z Melsztyna nie był jedyny. Spytków z Melsztyna było kilku. I o tych innych podręczniki szkolne chyba i dzisiaj milczą. A więc porozmawiajmy dzisiaj o tych bohaterach. Z doktorem Grzegorzem Myśliwskim rozmawia Andrzej Sowa. Co to za imię Spytek? Spytek jest zdrobnieniem od imienia Spicymir. Choć oczywiście trudno nam powiedzieć, czy to jest zdrobnienie. To no, niewątpliwie z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszej wrażliwości słuchowej, to jest zdrobnienie, ale takich imion było bardzo dużo. Imiona długie po prostu skracano. Można by tu przywołać wiele przykładów. Getko, pochodzącego od imienia Gedeon. To nie były wersje kolokwialne, to były po prostu krótsze wersje tych imion. Mamy zresztą miejscowość również Spicymierz. Taka jest nazwa dzisiejsza, być może był to Spicymir w XI wieku, tym, że położony jest poza obszarem zainteresowania naszych Spytków, ponieważ położony jest w Polsce Środkowej. Jest również miejscowość Spytkowice, ale ci Spytkowie, których imię nie dotrwało do naszych czasów, chyba dzisiaj dzieciom nie nadaje się tego imienia, chociaż wcale nie jest brzydkie Spicymir. Ale ci Spytkowie pochodzili z Melsztyna. No, to jest właściwie Małopolska. To jest miejscowość położona nad Dunajcem, koło dzisiejszej wsi Biskupice Melsztyńskie. No, Małopolska, pamiętajmy, w wieku XIV to jest centrum państwa polskiego, centrum królestwa polskiego. Oczywiście nie w sensie geograficznym, to jest centrum w sensie znaczenia. Jest to, o czym trzeba również pamiętać, region, w którym Kazimierz Wielki zbudował swoją ogromną domenę monarszą, a więc tam skomasowane zostały wielkie dobra władcy. Także to może z dzisiejszej perspektywy wydaje się odległy rejon, zwłaszcza jeśli weźmiemy za punkt odniesienia Warszawę. No właśnie, i zacznijmy po kolei. Spytek z Tarnowa i z Melsztyna, nazwijmy go numer 1. Spytko pierwszy. Protoplasta. Założył miasto Tarnów, a stanowisk miał tak dużo, że trudno je tu wszystkie wyliczyć. Tak, nazwijmy go Spytkiem protoplastą, jako że to od niego wywodzi się ród melsztyńskich. Herbuleliwa. Był to ród heraldyczny, to znaczy pewna wspólnota przyznająca się do pewnego wyobrażenia plastycznego, do której to wspólnoty należały rody ze sobą niespokrewnione. To nie była więź krewniacza, to było swego rodzaju jakaś taka wspólnota właśnie herbowa. Ten herb jest bardzo ładny, najstarsze wyobrażenie pochodzi z roku 1334. Wyglądał w ten sposób, że na błękitnej tarczy mamy złoty półksiężyc i nad nim sześcioramienną złotą gwiazdę, natomiast nad tarczą wyobrażony jest srebrny herb, nad nim również złoty półksiężyc ze złotą gwiazdą. Pierwszy Spytko, nie wiemy kiedy się urodził, wiemy kiedy umarł. Miało to miejsce w roku 1352 i to był ten, który nie tylko, jak pan powiedział, założył Tarnów oraz Melsztyn, gdzie znajdowało się gniazdo rodowe rodu melsztyńskich, leliwitów, jak można ich inaczej określić, ale to był także ten, który zagwarantował czy wywalczył dla swojego rodu znaczącą pozycję w państwie. Znacząco, nawet można by powiedzieć więcej, dzięki niemu melsztyńscy należeli do XV wieku czy do połowy XV wieku, do ścisłej elity społecznej i politycznej Królestwa Polskiego. Jeden ze słowników historycznych wymienia takie jego funkcje. Łowczy krakowski, kasztelan sądecki i wiślicki, wojewoda krakowski, kasztelan krakowski. Która z tych funkcji była najważniejsza?
No chyba wojewody krakowskiego, dlatego że funkcja kasztelana stawała się coraz bardziej tytularna. W XIV wieku też? Tak, wtedy mamy do czynienia z reformami administracyjnymi kraju i Kazimierz Wielki po to, żeby tu nie zrażać do siebie części elit, nie likwidował dawnych tytułów, natomiast budował, można powiedzieć, nowe struktury administracyjne. Oczywiście to zależało też nie tylko od tego, czy ktoś był kasztelanem, czy nie, ale oczywiście jakiej miejscowości. Więc powiedzmy funkcja kasztelana krakowskiego była niewątpliwie ważniejsza, bardziej prestiżowa niż kasztelana sądeckiego czy wiślickiego, no ale od czegoś trzeba było zacząć. A kiedy był wojewodą krakowskim, to mógł zachować jeszcze tytuł kasztelana krakowskiego jednocześnie? Tak, dlatego że oni oczywiście mieli tendencję do kumulowania tytułów. To jest metoda znana od starożytności, powiększania zakresu swojej władzy. Władzy, bo o pieniądzach wtedy chyba nie mówiono. Każdy człowiek mający władzę miał jednocześnie pieniądze, tak? No oczywiście, bo miał posiadłości. Nie wiemy, jaka była geneza świetności tego rodu, ale wiemy, że Spytko pierwszy, Spytko protoplasta jest już człowiekiem zamożnym. Bez tego nie mógłby oczywiście marzyć o jakiejś karierze. Był doradcą, jak podają źródła, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Czy wiemy, o czym radził? Tak, Jan Długosz w swoich nieśmiertelnych rocznikach pisze o jego doniosłej roli w początkach panowania Kazimierza Wielkiego. Można powiedzieć, że Kazimierz odziedziczył po ojcu, po Władysławie Łokietku, nie tylko koronę, ale również i doświadczonych doradców. Mimo swojego talentu oczywiście na początku był debiutantem, chociaż oczywiście wszystkich synów królewskich zaprawiano do ich przyszłej roli, do roli sterników państwa, do roli polityków w skali nie tylko województwa, ale w skali całego kraju. Niemniej jednak potrzebni byli tutaj doświadczeni dyplomaci, którzy wtajemniczyliby Kazimierza Wielkiego, no i pomagali mu rządzić. Długosz pisze, że Spytko był wręcz opiekunem Kazimierza Wielkiego w początkach panowania. Oczywiście to słowo opiekun trzeba wziąć w cudzysłów. Kazimierz ma 23 lata, więc nie jest nawet młodzieńcem z punktu widzenia ówczesnych standardów wiekowych. Długosz pisze również w sposób nieco enigmatyczny, ale jednoznacznie pochwalny, że Spytko po prostu zajął się sprawami wewnętrznymi kraju i dzięki jego działaniom w krótkim czasie zgromadzono wielkie bogactwa. No prawdopodobnie usprawnił system skarbowy. Spytko protoplasta znany jest także z konkretniejszych działań, tym razem w polityce zagranicznej. Wiemy, że uczestniczył jako przedstawiciel delegacji Królestwa Polskiego w licznych rokowaniach na szczeblu międzynarodowym, rokowaniach czy to z przedstawicielami zakonu krzyżackiego, czy to Królestwa Czech, czy to Królestwa Węgierskiego. On zresztą popierał następstwo Andegawenu w Polsce, która to sprawa zaczęła wypływać jeszcze za jego życia, czyli przed 1352 rokiem. Ja mówię Spytek, pan mówi Spytko. Obaj mamy rację? Gdybyśmy połączyli ze sobą poglądy historyków, jakie na ten temat panują w Polsce, to tak, obaj mamy rację. Spytko drugi, dyplomata. Nie wiemy, kiedy się urodził, a wiemy, kiedy zmarł, a konkretnie zginął w bitwie nad Worsklą. Miał sporo stanowisk, między innymi był starostą krakowskim, rzecznikiem królowej Jadwigi, rzecznikiem w ogóle najpierw Andegawenów, potem rzecznikiem Jagiełły, był przywódcą zwolenników Unii z Litwą. Potem blisko współpracował z królem, król mu się odwdzięczył i przekazał mu wielkie dobra na Podolu. No nie tylko, można by nawet powiedzieć, że początkowo dostał od Jagiełły sandały zdobione złotem i drogimi kamieniami, ale oczywiście Podole było ważniejsze. On dostał w Lenno całe Podole w roku 1390. Czyli stał się takim księciem niejako. W cudzysłów, trzeba by wziąć to słowo, ale rzeczywiście to był ktoś ze ścisłej elity, kto wie, czy to nie był po prostu najpotężniejszy możnowładca w owym czasie. To niewątpliwie w stosunku do Spytka pierwszego, Spytka protoplasty, który przecież też był postacią nietuzinkową i należał do ścisłej elity politycznej. O Spytku drugim można powiedzieć, że zrobił jeszcze większą karierę, chociaż gorzej skończył. Czy to byli krewni, czy to był
Tak. Ojciec i syn? Nie, to znaczy to nie jest twierdzone. Niewątpliwie oni byli spokrewnieni. Rzeczywiście można by tutaj się domyślać, że jakaś jest między nimi bliższa więź, ale chyba to nie był jednak ojciec i syn. My nie wiemy dokładnie, kiedy drugi Spytko dyplomata urodził się. Długoż pisze o nim, że miano mu za złe, że został wojewodą krakowskim w 1381 roku, znaczy miano mu za złe, że on nie miał jeszcze 18 lat, kiedy dostał ten tytuł. No ale to jest chyba nieprawda, dlatego że on wcześniej był marszałkiem nadwornym, więc nie jest możliwe, żeby został ktoś marszałkiem nadwornym w wieku lat 15. Ale jest zbyt duża jednak różnica między przypuszczalną datą urodzin Spytka, nieznaną z grubsza, ale generalnie można powiedzieć, że to są jakieś lata 60. XIV wieku, to jest prawdopodobne, a datą śmierci Spytka I, Spytka Protoplasty, który, przypomnijmy, zmarł w roku 1352. Właśnie, on był i wojewodą krakowskim, i starostą krakowskim. Jedna funkcja była tytularna, druga jakaś rzeczywista, czy to były obydwie funkcje? No obydwie miały swoje znaczenie. Starosta jeszcze w owym czasie to jest namiestnik króla w danej dzielnicy. Tutaj jest to oczywiście funkcja szczególnie prestiżowa, bo wiąże się z Krakowem, ze stolicą Polski. Więc jest to rzeczywiście ktoś, kto należał do ścisłej elity politycznej. Być może on był właśnie tym największym możnym. I to jest ktoś, kto czynnie w związku z tym uczestniczy w tych najważniejszych wydarzeniach politycznych ówczesnej historii Polski. Wspomniał pan, że Spytek, czy Spytko II, dyplomata, zrobił już dużą karierę, a chciał zrobić karierę jeszcze większą. Czy dlatego poszedł z Witoldem na Tatary, na czele polskiego oddziału, razem z Krzyżakami i z wojskami litewskimi? To trudno powiedzieć, bo nie wiemy dokładnie, jakie to miałyby być plany. Wiemy, że już wcześniej, mimo właśnie, że Spytko był zwolennikiem Unii Polsko-Litewskiej, przeszedł na stronę Witolda. To znaczy, rzeczywiście, mimo tego, że był zwolennikiem Unii Polsko-Litewskiej, ale potem działał czy postępował tak, jakby chciał zachowania tej niezależności Litwy od Polski. To nie musi być ze sobą w sprzeczności, dlatego że my nie wiemy tak naprawdę dokładnie, jakie były warunki Unii w Krewie. Zachował się dokument, ale jest tam takie słówko applicare, przyłączyć, które różnie jest przez historyków interpretowane. Część rozumie to w ten sposób, że na mocy tego porozumienia Litwa została wcielona do Polski. Część uważa, że chodzi tu po prostu jedynie o sojusz, że związki jednak mają być luźne, więc gdyby okazało się, że to applicare oznaczało inkorporację, to rzeczywiście Spytko dokonałby w późniejszym czasie pewnego zwrotu. Jeśli tylko sojusz, to nie stałoby jego zachowanie w sprzeczności z tak rozumianymi postanowieniami Unii w Krewie. Słowo applicare inaczej było tłumaczone w Polsce, inaczej na Litwie. No każdy tłumaczy tak, jak jest mu wygodnie. Tak. Litwini od początku obawiali się tego, że Polska zdominuje ten sojusz i będzie chciała przyłączenia Litwy i unicestwienia niezależności państwa litewskiego. No właśnie. Udając się na wojnę z Tatarami, Witold grał o wielką stawkę, że stanie się władcą wielkiego państwa litewsko-ruskiego, w zasadzie litewskiego, które będzie sięgało hen. No i być może Spytko z Melsztyna chciał właśnie przy Witoldzie zrobić jeszcze większą karierę, rozszerzyć to swoje podole jeszcze o kolejne ziemie. To nie jest wykluczone. On być może zaczął prowadzić politykę taką, jak polscy magnaci czy ruscy magnaci spolonizowali w XVI-XVII wieku i stworzyć takie rzeczywiście wielkie państwo w państwie. Pytanie, dlaczego Witold tam się udał? No więc oczywiście on marzył o zbudowaniu Litwy od morza do morza, bo dokąd miałoby sięgać? No do Morza Czarnego po prostu. Jego wielkie księstwo. To była pewna polityczna zagrywka ze strony Krzyżaków, którzy dążą cały czas do rozbicia sojuszu polsko-litewskiego. Kilka razy im się udaje i oni właśnie obiecali Witoldowi pomoc w wyprawie przeciwko Tatarom, za cenę właśnie uznania zwierzchnictwa krzyżackiego nad Żmudzią. Żmudź, powiedzmy od razu, to jest ta jedna z dwóch kolebek państwa litewskiego, dla Krzyżaków ważna, bo wcinała się takim klinem pomiędzy terytorium zakonu krzyżackiego, a jego drugiej gałęzi, zakonu kawalerów mieczowych w Inflantach. No i dopóki Żmudź była w rękach Litwinów, dopóty Krzyżacy nie mogli marzyć o połączeniu się z terytorium swojej filii. Dlatego te spory o Żmudź są tak
Wasztę. No a Witold darował sobie żmudź, jeśli tak można powiedzieć, no bo liczył, że zdobędzie Krym. znacznie większe tereny na Też. południowym wschodzie. Ale niestety, bitwa nad rzeką Worsklo zakończyła się straszliwą klęską Witolda. Po prostu Witold w zasadzie stracił armię. Sam przeżył, cudem, ale nasz bohater, Spytko z Melsztyna, niestety zginął. Tak, i tutaj możemy o tym powiedzieć coś więcej, dlatego że Długosz poświęcił tej bitwie, a zwłaszcza Spytkowi, znaczny fragment swojego dzieła. Dlaczego Witold przegrał? Dlatego, że wojsko tatarskie miało ogromną przewagę. To były wojska Tamerlana, chociaż sam Tamerlan, jeden z największych zdobywców w dziejach, nie uczestniczył w tej bitwie. Wojskami tatarskimi dowodził Edigej, też znakomity wódz. Poza tym Tatarzy walczyli na terenach, które świetnie znali, w których ich wojska, ich rodzaj wojska znakomicie się spisywał. I Spytko, widząc nad Worsklą wojska tatarskie, proponował, żeby jednak nie dopuścić do bitwy. I ponoć, jak pisze Długosz, Edigej byłby skłonny się zgodzić. No, trzeba by mu oczywiście coś podarować. Tatarzy byli bardzo łasi na wszelkiego rodzaju podarki, ale leżałoby to na pewno w możliwościach materialnych Witolda. Niemniej jednak wszyscy parli do bitwy, nie doceniali wojsk tatarskich. No i Spytko, mimo że był przeciwnikiem tej bitwy, również wziął w niej udział. Spytkowi, który słusznie przestrzegał swoich kompanów przed udziałem w bitwie, przed bitwą, zarzucono tchórzostwo. Jednakże przebieg wydarzeń świadczy o czymś zupełnie odwrotnym. Spytko walczył dzielnie, Spytko zginął w bitwie, nie chciał uciekać, natomiast ci oszczercy uciekli w sposób rzeczywiście tchórzliwy. Zresztą trzeba powiedzieć tak samo Witold. No tak, uciekli, ale uratowali życie. Zgoda. W przypadku Witolda niewątpliwie można się z tego cieszyć. Natomiast jeśli chodzi o oszczerców, spuśćmy na to zasłonę. Spytko III. Husyta. Źródła mówią, że był kasztelanem bieckim. Miejscowość Biecz to dzisiaj tak mało chyba znana miejscowość jak Melsztyn, no może trochę większa. Trochę bardziej, ale ona słynna jest z ołtarza bieckiego, które można do tej pory podziwiać. O ile nie wiemy, jakie były więzy pokrewieństwa między Spytkiem protoplastą, a Spytkiem dyplomatą i krzyżowcem, to o Spytku Husycie wiemy, iż był synem wielkiego Spytka, bohatera spod Worskli. Urodził się rok przed śmiercią właśnie swojego ojca, czyli w roku 1398. Tak. No i oczywiście mogłoby się zdawać, że będzie kontynuować znakomite tradycje i również będzie postacią o podobnym znaczeniu. Tak się jednak nie stało, chociaż on też oczywiście należał do elity politycznej i społecznej Królestwa Polskiego, ale widać już pewną różnicę choćby po tytułach, które piastował. Przecież on tym kasztelanem bieckim, to w końcu nie było takie znowu znakomite stanowisko, zostaje w 39 roku swojego życia, dość późno. Jego znaczenie do tej pory wynikało po prostu ze znaczenia rodu, na potęgę którego pracował Spytko protoplasta i Spytko dyplomata i krzyżowiec. Niemniej jednak Spytko Husyta miał nie mniejsze ambicje. Miał pewne poparcie wśród możnych małopolskich, ale nieporównanie mniejsze niż jego przodkowie. Poza tym miał wielkiego wroga. Tak, to był Rut Oleśnickich, a zwłaszcza jego głowa w owym czasie, kardynał i biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Wspomniałem o kwestii poparcia przez możnych małopolskich. Otóż on miał oczywiście swoje stronnictwo, ale jednak miał wielu wrogów. Nie był wysuwany do stanowisk, a więc tutaj można powiedzieć jego ambicje natrafiły na opór części środowiska możnowładczego. Czy to był tylko Oleśnicki, czy to był husytyzm Spytka, a może to była po prostu zawiść wobec potężnego rodu. Już Spytko dyplomata, największy chyba z melsztyńskich, wzbudzał niechęć. Jego sukcesy budziły zawiść, czy wręcz nienawiść, o której tu wspominaliśmy. A więc niewątpliwie ten czynnik trzeba by też uwzględnić, jeśli chcemy wytłumaczyć, dlaczego Spytko Husyta nie osiągnął nic więcej niż tylko stanowisko kasztelana bieckiego. Ale dlaczego poszedł do husytów? To w tamtych czasach równało się wręcz zdradzie narodowej.
No może nie aż tak, bo pamiętajmy, że religijność społeczeństwa polskiego wygląda zupełnie inaczej niż wielu społeczeństw zachodnich, a także Czechów. Przepraszam, Husyci proponowali chyba koronę Jagiellę, to może faktycznie tak, trzeba to inaczej. Tak, ale chciałem powiedzieć, że po prostu znaczna część społeczeństwa polskiego jest schrystianizowana jedynie powierzchownie. W Polsce te spory religijne, które trzęsły Europą Zachodnią, czy w tym czasie Czechami, nie miały tej skali, tego zasięgu. Tu zresztą różne były poglądy na ten temat. Takiej klasycznej pracy z lat 50. Ewa Maleczyńska, autorka monumentalnej, obszernej pracy o ruchu husyckim w Czechach i Polsce, była zdania, że w Polsce rewolucja husycka była tuż, tuż. No ale historiografia późniejsza, w tym także ostatnia, zakwestionowała popularność husytyzmu w Polsce, czy nie negując go całkowicie, ale wskazując na jego ograniczony zasięg. I niewątpliwie tutaj było kilka czynników, które na to wpłynęły. Pamiętać trzeba, że ogromnym napędem dla husytyzmu czeskiego była niechęć do Niemców. W Polsce tego problemu nie było, bo oczywiście było wielu Niemców, no, elity mieszczańskie były niemieckie, ale w zasadzie nie było konfliktów narodowościowych. Natomiast w Czechach rzeczywiście wszystkie ważniejsze, czy prawie wszystkie ważniejsze stanowiska w państwie na uniwersytecie były w rękach przybyszów z Niemiec. Poza tym herezje wszystkie, inaczej no, ruchy, alternatywne ruchy religijne, które głosiły własny program ideowy, powstawały w krajach, gdzie chrystianizacja doszła głęboko. Dlatego, że tego typu reakcja następowała no, po jakimś przyswojeniu sobie chrześcijaństwa i to dość gruntownym i po przemyśleniu. To wtedy powstawały po prostu dopiero alternatywne programy ideowe, no również chrześcijańskie. Dlaczego Spytko stał się husytą? No myślę, że po prostu tak jak wielu innych ludzi miał pewne potrzeby religijne. Albo szukał szansy, bo już był starszym panem na tamte czasy, a nie miał faktycznie żadnego ważnego stanowiska. Ale on husytą był już wcześniej, bo jeszcze kiedy żył Jagiełło, jeszcze w latach 20. on był zwolennikiem przyjęcia korony czeskiej i popierał te wyprawy, ponieważ wiemy, że Jagiełło nie przyjął w końcu korony, że Witold również odmówił. Natomiast został wysłany jego krewny Zygmunt Korybutowicz w latach 20. XV wieku i Spytko z Melsztyna popierał tę wyprawę. A więc kwestia, jak wiemy, w ideologii husyckiej mieścił się na przykład postulat przyjmowania komunii przez wiernych pod dwiema postaciami. Podważano również pośredniczącą rolę kleru między wiernym, między człowiekiem, jednostką a Bogiem. To była pewna atmosfera religijna, której część osób ulegała, czy która inaczej, może precyzyjniej to nazywając, pasowała do ich religijnych potrzeb. Trzeba dodać, że niewątpliwie on miał pewną koncepcję również polityczną. On uważał, że z Czechami husyckimi należy zawrzeć porozumienie polityczne i stworzyć silny blok. On również popierał kandydaturę Kazimierza Jagiellończyka jako króla czeskiego przeciwko Habsburgom. Ale również oczywiście to dla niego była jakaś, jeśli tak można powiedzieć, trampolina do większej kariery politycznej, tak jak pan powiedział. Dwa słowa o Konfederacji Kurczyńskiej zawiązanej 3 maja 1439 roku. To była konfederacja możnowładców wyznających tę właśnie ideologię husycką. Tak. Tak? I tutaj przy czym trzeba powiedzieć, że ten husytyzm małopolski był również takim nurtem politycznym. Niektórzy historycy uważają, że nawet w większym stopniu politycznym niż religijnym, bo niechęć do kleru wynikała także z przyczyn materialnych. No, on głosił konieczność zniesienia dziesięcin płaconych przez szlachtę na rzecz kościoła, postulat, który zrealizowano w Polsce dopiero w XVI wieku. No a te niesnaski z Oleśnickimi, o których mówiłem wcześniej, to oczywiście swoją rolę odgrywało. On miał, jak powiedziałem, pewne poparcie, ale jak wiemy, jego inicjatywa skończyła się klęską w bitwie pod Grotnikami. Tam został otoczony przez wojska królewskie, zostały wojska Spytka rozbite, on sam poniósł śmierć na polu bitwy. Oleśnicki triumfował. Był to rok 1439, bitwa pod Grotnikami, dość eksponowana w dawnych podręcznikach historii, kiedy starano się wszelkie ruchy mające jakiś związek antyklerykalny eksponować bardziej niż inne. Ale to nie tylko dlatego. Dlatego, że w historii kultury, w historii kościoła husytyzm jest ważnym rozdziałem. Nawet jeśli on byłby znacznie słabszy niż kiedyś sądzono, to jest to niewątpliwie fakt, że ktoś z elity społecznej jest husytą, tworzy stronnictwo
wokół również tej idei i prowadzi, czy stara się wpłynąć na politykę zagraniczną z tego powodu, to jest fakt istotny i myślę, że dobrze, że jednak o nim wspominano. Można żałować tylko, że nie wspominano o jego protoplaście, największym spośród spytków. Ale kroniki odnotowują obecność jeszcze jednego spytka z Melsztyna. Wiemy tylko tyle, że zmarł około roku 1503, czyli długo już nie mógł o nim pisać, że był dworzaninem króla, prawdopodobnie Jana Olbrachta, może również Aleksandra, i że był kasztelanem zawichojskim, czyli od miejscowości Zawichost, ale pan wspomniał, że kasztelanie w wieku XV i XVI to już nie były powiaty, tylko to były tytularne ziemie. Tak, to były tytuły honorowe i on jeszcze przebywa w otoczeniu władcy, ale to już jest epigon tego rodu. Nie bez przyczyny ten rok 1439 uważa się za datę krańcową. Ona oznacza koniec świetności tego rodu. Szkoda, że nie wiemy więcej o tym spytku czwartym, spytku Epigonie, bo niewątpliwie, jeśli udało mu się objąć jakieś stanowisko, przebywać w otoczeniu króla, to świadczyłoby to o pewnym wysiłku w celu odrodzenia znaczenia dawnego rodu. Wysiłku, który do pewnego stopnia został uwieńczony sukcesem, ale dawnej potęgi rodu politycznej w każdym razie nie udało się już odzyskać. Zresztą Melsztyn, ten zamek został w XV wieku sprzedany, przeszedł na własność rodu Jordanów, gniazdo rodowe melsztyńskich. No jest to chyba fakt wielce wymowny. A jeśli dzisiaj ktoś nosi nazwisko Melsztyński, to pochodzi właśnie od tamtych zasłużonych spytków, czy raczej może to być boczna linia zupełnie? Nie jest to powiedziane, może od nich pochodzić, ale my wiemy przecież, że w Polsce wszyscy lubią wywodzić swoje pochodzenie od szlachty. Nazwiska ulegały zmianom, równie dobrze mógł to być potomek poddanych melsztyńskich chłopów, którzy pracowali w dobrach melsztyńskich. Czyli spytkowie z Melsztyna to są ważne postacie XIV i XV wieku, które nie zostawiły swoich potomków. Można tu jeszcze dodać jedno, że dobrze jest o nich wspomnieć, dlatego że my, jeśli mówimy o możnowładztwie, mówimy przeważnie o magnatach z XVI-XVII wieku, tych kresowych krezusach. Tymczasem to właśnie tacy ludzie jak ci trzej spytkowie nadawali ton polskiej polityce, zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej, w czasach świetności Polski, bo XIV i XV wiek to są niewątpliwie znakomite stulecia.